koła. Tato, no tak strasznie boli mnie głowa, nie dam rady. Dzień dobry, co się dzieje? Och, dzień dobry, strasznie boli mnie głowa. Tak, córka uderzyła się w głowę. O, jak to się stało? No, bo ja... córka po prostu się przewróciła. O, tak. Proszę tu zaczekać, zaraz przyjdzie lekarz. Tato, dlaczego nie chcesz powiedzieć prawdy? No, córeczko, nie możemy powiedzieć prawdy, że robiliśmy sobie wyścigi w wózkach sklepowych. Twoja mama kazałaby mi zamknąć kanał na YouTube. Och, to by było straszne. Och, tato, odkąd się z nią rozwiodłeś, mam wrażenie, że spotykasz się ze mną tylko po to, by nagrywać filmiki. Dzień dobry. Och, co się stało? Słyszałem, że bardzo boli cię głowa. Tak, strasznie mnie boli głowa. Przewróciłam się. No, rozumiem. Dobrze, wykonamy badania. Musisz mi opowiedzieć, jak to się stało. No, potknęłam się i przewróciłam. Och, oby moja córka nie powiedziała nikomu prawdy. No dobrze, to potrwa tylko chwilę. Okej, poleż tutaj moment, a ja zobaczę wyniki badania. Ojej, mocno musiałaś się uderzyć. To dziwne, przewróciłaś się i tak mocno uderzyłaś w głowę? Posiedź na wózku, dam ci leki przeciwbólowe, głowa na pewno bardzo cię boli. O tak, strasznie mnie boli. Panie doktorze, i jak moja córka? Ciężko mi uwierzyć w to, że córka się przewróciła i tak mocno uderzyła w głowę. No, ale to prawda. Halo, mamo? Przepraszam, to ja pójdę do córki. Czy ona musi tu zostać? Tak, musi zostać na obserwacji. O nie, a co z naszym kanałem? Musimy nagrać nowy odcinek, przecież widzowie czekają. O, jak się czujesz, córeczko? No, właśnie dzwoniła mama, już tu jedzie. Mogłaś jej nic nie mówić, że tu jesteśmy. Tato, jak mogłam nie mówić mamie, że jestem w szpitalu? No co ty? Och, mama na pewno będzie wściekła. Powiesz jej prawdę? Powiesz jej, że urządzaliśmy sobie wyścigi na wózkach? Och, nie, tato, nic jej nie powiem. Ojejku, córeczko moja ukochana, jak się czujesz? No, już trochę lepiej, mamo. Dostałam leki przeciwbólowe. To na pewno twoja wina. Jak zwykle byłeś nieodpowiedzialny. Pewnie wymyśliłeś jakąś głupotę znowu na ten swój kanał. Mam tego dosyć. Nie krzycz na mnie. To nie moja wina. Ona po prostu się przewróciła. Córeczko, kochanie, powiedz mi prawdę. Czy tak właśnie było? Czy ty się przewróciłaś? No, można tak powiedzieć. To ja pójdę po wodę. Na pewno bardzo chce ci się pić. Aha, dobrze, tato. Zaraz wracam. Córeczko, wiem, kiedy kłamiesz i wiem, że teraz kłamiesz. Powiedz mi prawdę, co się stało? Och, no bo widzisz, mamo, tata znowu chciał nagrać jakiś super fajny filmik na ten swój kanał na YouTube. No i jeździliśmy wózkami. Jakimi wózkami? No wiesz, takimi sklepowymi. No i co się stało? No i tata kazał mi przyspieszyć, no i urządzaliśmy sobie wyścigi, no i ten wózek się wywrócił, a ja z niego wypadłam, no i hop, bęc, no i głowa roztrzaskana. No ale mamo, no... Wiesz, że tata spotyka się ze mną tylko wtedy, kiedy mamy nagrać nowy odcinek. No, to się musi skończyć. Proszę, córeczko, przyniosłem ci wodę. Och, dzięki, tato. Jesteś najbardziej nieodpowiedzialnym ojcem, jakiego znam. Dobrze, że wzięłam z tobą rozwód. Ale o co ci chodzi? Powiedziałam mamie prawdę, nie będę jej okłamywać. Nie dość, że spowodowałeś wypadek i twoja córka jest w szpitalu, to jeszcze uczysz ją tego, żeby kłamała. Jesteś obleśny. O, no co wy, dziewczyny, no przestańcie.
Przykro mi, tato, ale ja już mam dosyć tego twojego kanału. Nie będę ryzykować zdrowiem, a nawet życiem, po to, żeby nagrywać filmiki na twój kanał. Mam tego dosyć, naprawdę. Myślałam, że mnie kochasz, ale ty spotykasz się ze mną tylko po to, żeby nagrywać nowe odcinki. Och, nie wiem, co powiedzieć. Zawiodłem się na tobie, córeczko. Och, zawiodłeś się? Wynoś się stąd, ty! Och! No, no, już sobie idę. Nie mam po co tutaj teraz być. Wiedziałam. Wiedziałam, że tata sobie pójdzie. Że już nie będzie chciał się ze mną spotykać. Że spotykał się ze mną tylko po to, żeby nagrywać filmiki. Och, córeczko, nie smuć się. Będzie dobrze. Jakoś to się wszystko ułoży, zobaczysz. Może twój tata zmądrzeje. Nie sądzę, mamo. Och, tak mi przykro. Jeśli historyjka ci się podobała, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał Bajolanki i bądź na bieżąco z nowymi odcinkami. Do usłyszenia. Pa! Ojejku, ile można spać? Siostra, wstawaj! O, już ranek? No dobra, co ja mam na siebie włożyć? O, we wszystkim wyglądam ekstra, no ale coś muszę wybrać. Może być. W tym wyglądam chyba świetnie. Hej, siostra, jak wyglądam? Och, przez to, że ciągle chodzisz na solarium, wyglądasz okropnie. Jak można mieć tak opaloną skórę? To cię nie boli? Boli? No pewnie, że nie boli. Jak ci się podoba moja nowa bluzka? Jest całkiem ładna. Dobra, ubieraj się, czas do szkoły. A ja muszę sobie zrobić make-up. Ach, no dobra, ubieram się. Ha, na szczęście ja nie muszę się malować. Wystarczy, że przypudruję nosek. Mam przepiękną cerę, bo nie chodzę na solarium tak jak ty. Jeszcze piękny zapaszek. I jestem gotowa. Hej, znowu zeżarłaś moją ulubioną babeczkę. Oj, weź już nie marudź. O, zrobię sobie grzankę. O, przepyszna kawcia. Och, jaki tutaj jest bałagan. Wszędzie leżą twoje rzeczy. Pudełko po pizzy, mnóstwo papierów. No co to ma być? Och, no weź się na mnie nie gniewaj. Wczoraj tak długo się uczyłam, dzisiaj mam sprawdzian z matematyki. Ale słabo jestem przygotowana. Och, czemu mi nic nie powiedziałaś, że masz sprawdzian? Przecież bym ci pomogła. No, odkąd rodzice nie żyją, to ciągle pracujesz, nie masz kiedy odpocząć. Nie chciałam obarczać cię swoimi problemami. Och, siostra, przestań. Przecież jesteśmy razem. Zawsze chętnie ci pomogę. Jesteś najwspanialszą starszą siostrą na całym świecie. Dobra, śmigam do szkoły, bo jeszcze się spóźnię na lekcję. Pa! Pa, pa. Jak wrócisz do domu, koniecznie posprzątaj pokój. Dobra, dobra. Obiecuję, że posprzątam. No dobrze. Rozdam wam kartki z pracą klasową. Postarajcie się, aby dobrze wam poszło. Och, wiem, że nie lubisz się kąpać, ale jesteś cały brudny od błota. Och, to nie potrwa długo. O, jeszcze porządki. O, tutaj. Szefie, skończyłam. Wszystko zrobiłam. Czy mogę już iść do domu? Tak, jesteś wolna. Dziękuję, świetnie się spisałaś. Do zobaczenia jutro. Do widzenia. Fantastycznie, że dzisiaj udało ci się wcześniej skończyć pracę. O, też się cieszę. Praca w hotelu dla zwierząt, och, to zawsze było moje marzenie. O, zaczekaj, tutaj są babeczki. Moja siostra je uwielbia. W takim razie kupmy kilka babeczek dla nas i dla twojej siostry. Myślę, że to czas, abym ją poznał. Och, nie wiem, jak moja siostra zareaguje na to, że jesteśmy razem. Nic jej nie mówiłam o tobie, no... nie wiem, czy się polubicie. Tyle mi o niej opowiadałaś. Och, na pewno się polubimy. Dobra, kupmy te babeczki i chodźmy do ciebie. Poczekamy, aż twoja siostra wróci ze szkoły.
Hej, jak ci poszło? A, dobrą ocenę dostaniesz, jak myślisz? No, słabo mi poszło, mimo że naprawdę długo się uczyłam. A w ogóle nic nie kumam. O? To moja siostra. Już wróciła. Och, nie denerwuj się tak. Hejo, hejo, już jestem. Wróciłam do domu, halo. O, cześć siostra. O, a to kto? Cześć, mam na imię Radek. O, dużo o tobie słyszałem. Radek? A kim ty jesteś? I co tutaj robisz? Jestem chłopakiem twojej siostry. Tak, to mój chłopak. A chciałam, żebyś w końcu go poznała. Spotykamy się już od roku, no mam nadzieję, że się polubicie. To ty masz chłopaka? I ja nic o tym nie wiem? O, idź sobie, już cię nie lubię. O, przecież nawet nie zdążyłaś mnie poznać. No i co z tego? Nie lubię cię. Och, mówiłam ci, że to nie będzie takie proste. Siostra, chodź, zobacz, kupiliśmy babeczki. Wiem, że lubisz najbardziej babeczki truskawkowe. No chodź, zjemy je razem. Widzę, że kupiliście też nową pufę. A to oznacza, że dwa fotele już nie wystarczą, tak? Zawsze siedziałyśmy razem na fotelach. A ta pufa to co? Teraz ja mam na niej siedzieć? O, skoro nie chcesz na niej siedzieć, to ja mogę usiąść na pufie, a ty z siostrą na fotelach. No i dobrze, fotel jest mój. Och, siostra. No dobrze, zjedzmy babeczki, a później może razem posprzątamy pokój, co? No i co? On będzie pomagał sprzątać nasz pokój? Weź, przestań. Nie mam z tym najmniejszego problemu, chętnie wam pomogę. Ja najbardziej lubię babeczki jagodowe. Nie obchodzi mnie to. Och, mówiłam ci, że moja siostra tak zareaguje. To nie będzie takie łatwe, żeby cię polubiła. Na pewno jest zazdrosna. Od lat jesteśmy same. Przestań, będzie dobrze, zobaczysz. O, siostra, chodź, sprzątamy pokój. Wyjdźcie stąd. Sama posprzątam, to nasz pokój. On nie może tu wchodzić, nie masz tu wstępu. No dobra, jak wolisz, to sprzątaj sobie sama. Och. I jeszcze tego brakowało, żeby jakiś obcy facet dotykał moich rzeczy. O nie, na pewno nie. Czy wy się całujecie? Jak możecie się całować, kiedy ja jestem w domu? Siostra, to normalne, zakochani się całują. Och, nienawidzę was! Och, świetnie, wszystko gotowe. Pokój wygląda fantastycznie. Och, moja siostra będzie zachwycona. Hej, siorka, wróciłam. O, a co tutaj się stało? No jak to co? Remont? A to twój nowy pokój. Piękny, prawda? Chorety, i nawet masz pościel w kolorze koszulki. Pasuje, co nie? O, a gdzie jest nasze piętrowe łóżko? Czemu? Czemu tu jest tylko jedno miejsce do spania? Co tutaj się wydarzyło? Co tutaj się stało? Nie. Przestań, uspokój się, wszystko jest w porządku i to jak najlepszym. Teraz będziesz miała swój pokój, nie będziemy go dzieliły. No wiesz, ty już rośniesz, masz 10 lat, ja jestem dużo starsza. Musisz mieć swoje miejsce, swój pokój, taki własny. Czyli już nie będziemy spać razem na piętrowym łóżku? A co to za walizki? Co one tu robią? To są moje walizki, a są w nich moje rzeczy. Tak, Radek się do nas wprowadza. Kocham go, chcemy być razem już do końca życia. O, oszalałaś chyba. Jak to się wprowadza? Czemu ja nic o tym nie wiem? Radek i ja będziemy spać tutaj. Zrobiliśmy sobie tutaj taką małą sypialnię. A ty masz większy pokój. To chyba dobrze, prawda? Wiecie co? Mam gdzieś ten pokój. Wyprowadzę się. Wtedy będzie ci lżej i lepiej. Będziesz sobie mogła być z Radkiem sam na sam. Nie będę wam już przeszkadzać. Teraz jak on będzie tu mieszkał, to na pewno przestaniesz mnie kochać. Będziesz miała go, a mnie już nie będziesz potrzebowała.
Zapomnisz o mnie bardzo szybko. Siostra, co ty opowiadasz? Jesteś moim skarbem. Wiesz przecież, że kocham cię najbardziej na świecie. No co ty za głupoty gadasz? Przykro mi, kiedy tak mówisz. No bo ja jestem o niego po prostu zazdrosna. Ej, dziewczyny, przestańcie już. Wszystko będzie dobrze, mała, zobaczysz. Daj Radkowi szansę. Niech pomieszka z nami i zobaczysz, jak będzie. Jeżeli faktycznie będzie bardzo źle, no to wtedy porozmawiamy, co dalej, okej? No dobra, niech będzie. Hej, widziałaś? Kupiliśmy ci nową grę. No i taką zabawkę. Podobno o niej marzyłaś. No tak, zawsze taką chciałam. A co to za gra? O, to gra dance. Możemy razem zagrać. Potańczymy. Ha? Lubisz grać w gry? No pewnie. Uwielbiam. To ja pomogę ci rozpakować walizki. A później zagramy w grę. No super. Jeśli historyjka ci się podobała, zasubskrybuj kanał Bajolanki. Bądź na bieżąco z nowymi historyjkami. O, już wkrótce kolejne odcinki z siostrami w roli głównej. Ciekawe, czy młodsza siostra zaakceptuje Radka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa! Ech, kolejny dzień. Ciekawe, jaki humor ma dzisiaj mama. Czy znowu pokłóciła się z tatą? Ach, na pewno ma zły humor. Codziennie ma zły humor. Hej, mamo. Dzień dobry, słonko. Och, a co ty taka smutna? Siadaj. Nie masz dzisiaj złego humoru? Nie płaczesz? Nie krzyczysz? Och, nie. Dzisiaj mam bardzo dobry humor. Och, no to wspaniale. A gdzie tata? Ach, twój tata dzisiaj wyszedł bardzo wcześnie. Poszedł już do pracy. Och, to pewnie dlatego masz taki dobry humor. Nie zdążyliście się pokłócić. Julcia, przestań już gadać. Zjedz śniadanie i szykuj się do szkoły. O, dostałam SMS-a od taty. Napisał, że odbierze mnie dzisiaj ze szkoły. No to dobrze. Szybciej wrócisz. Będziesz miała więcej czasu dla siebie. To ja lecę, mamo. Pa. Pa, skarbie, kocham cię. O, hej, Julka. A ty co, uczysz się? O, hej. A nie, odrabiałam zadanie domowe. Wczoraj chciałam odrobić w domu, ale rodzice tak się kłócili, że nie mogłam się skupić. O, nie martw się, moi rodzice też czasami się kłócą. Ach, moi kłócą się dosłownie codziennie. Chodźmy na lekcję, bo jeszcze się spóźnimy. Lubię chemię, ale polski to po prostu beznadzieja. Ach, ja tak samo nie przepadam za polskim. Słuchaj, idziemy razem na przystanek? Nie, dzisiaj tata ma po mnie przyjechać, poczekam tu na niego. Jeśli chcesz, poczekaj ze mną, na pewno odwiezie cię po drodze. No to super, darmowa podwózka. Poczekajmy więc. Dzień dobry, poproszę kawę z mlekiem. O, dziękuję. Och, przepyszna kawcia. Hej, zobacz, jaki przystojniak. Nie mamy u niego szans, on jest dużo starszy od nas. Ale popatrzeć sobie możemy. Hej, dziewczyny! Hej! Ach, mój tata strasznie się spóźnia. Wiesz co, zadzwonię do niego. Ach, nie odbiera telefonu. Przepraszam, zmarnowałaś tylko czas, czekając tutaj ze mną. Oj, przestań! A, co mam lepszego do roboty? Chodź, idziemy na przystanek, wrócimy autobusem. No, naprawdę przepraszam. Nic się nie stało. Jesteś beznadziejną żoną. Wiesz, że nie lubię zupy ogórkowej. Dlaczego zrobiłaś ją na obiad? Ach, jak ci się nie podoba, to sobie sam gotuj. Ach, o nie. Znowu to samo. Kłótnia i afera. Hej, wróciłam do domu. O co wy się znowu kłócicie? O nic, kochanie. Tak tylko. No, już w porządku. Tato,
Miałeś mnie odebrać ze szkoły. Czekałam na ciebie z przyjaciółką. Wystawiłeś mnie. Och, wybacz. Zapomniałem. Coś ciebie za ojciec, żeby o córce zapominać. No, ja chociaż chciałem po nią pojechać, a ty? Nawet byś się nie ruszyła. Mam was dosyć. No i co narobiłeś? Ona znowu płacze. Wszystko przez ciebie. Chyba przez ciebie. Może w internecie coś znajdę, jakieś informacje. Co zrobić, żeby rodzice przestali się kłócić? O, coś jest. Aha. Dobra, wykorzystam to. Ach, to trochę dziwny sposób, ale spróbuję, zaryzykuję. Zjem surowego ziemniaka. Powinien mnie bardzo mocno rozboleć brzuch. Teraz tylko czekać. Och. Oła, brzuch naprawdę zaczyna mnie boleć. O, nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Och, niedobrze mi. Mamo! O, skarbie, co się dzieje? O, bardzo boli mnie brzuch. Bardzo, bardzo boli mnie brzuch. No, córeczko, co ci jest? Och, strasznie boli mnie brzuch. Och, może lepiej pojedziemy do szpitala? Tak, jasne, jedźmy. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Jeszcze chwilę, poszukajmy lekarza. O, strasznie mocno mnie boli, naprawdę. Usiądź tutaj, na wózek. Lekarz już idzie, wszystko będzie dobrze. Już jestem, co się dzieje? Pacjentka z silnym bólem brzucha. Uff, ale jesteś rozpalona. Co się stało, zjadłaś coś? Tak, zjadłam surowego ziemniaka. Surowego ziemniaka? Po co? O! Córeczko, po co to zrobiłaś? O, no bo ja chciałam zwrócić na siebie waszą uwagę, bo wy się ciągle kłócicie. Dobrze, nie czas teraz na wyjaśnienia. Szybko musimy zrobić płukanie żołądka. Och, to wszystko nasza wina. Tak, wiem. Nie powinniśmy się tyle kłócić. To, co zrobiłaś, było bardzo nieodpowiedzialne. Surowy ziemniak ma truciznę, dlatego zawsze musimy go ugotować. Nie wolno jeść surowych ziemniaków, od tego można zapaść nawet w śpiączkę. Och, panie doktorze, przepraszam, to takie głupie, ale chciałam zwrócić na siebie uwagę rodziców. Myślę, że gdy z nimi porozmawiasz, więcej zdziałasz niż jedząc surowe ziemniaki. O, tutaj są twoi rodzice, spójrz, jak się o ciebie martwią. Proszę nie płakać, już wszystko jest dobrze, już wszystko w porządku. No, przepraszam, mamo, nie chciałam, żebyś aż tak się umartwiła. Córeczko, jesteś dla nas najważniejsza. Teraz już popracujemy nad sobą, nie będziemy się tyle kłócić, naprawdę obiecuję. Tak, ja też obiecuję, popracujemy nad sobą i wszystko będzie dobrze. Nigdy więcej nie zjem surowego ziemniaka. Był ohydny, a brzuch bolał mnie tak mocno, że myślałam, że zaraz umrę. Och tak, to było głupie. A teraz chodźmy do domu. Zagramy w planszówki. O, super! Jeśli historyjka ci się podobała, subskrybuj kanał Bajolanki, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Zostaw łapkę w górę. Do usłyszenia. Pa!